Państwo, zgodnie z paragrafem 44 Statutu Miasta Krakowa, bardzo proszę o składanie interpelacji wniosku rady. Uprzejmie proszę korzystać z systemu zgłaszania. Zapytamy sekundy. Szanowni Państwo, proszę się przygotować do głosowania. Głosujemy w sprawie zdjęcia z porządku obrad w druku 1152. Szanowni Państwo, proszę się przygotować do głosowania. Nie działa system. Proszę zaczekać sekundę. Będziemy zgłaszali się za moment. Prezydent zdjął. Szanowni Państwo, proszę się przygotować, ponieważ ze strony Pana Prezydenta jest propozycja zdjęcia w druku 1151. Głosujemy w druku 1151. Zdjęcie przez Pana Prezydenta. 1151. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Druk 1151. Bardzo proszę przygotować się. System nie działa za moment. Działa. Uprzejmie proszę o głosowanie. Druk 1151. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Czy są problemy? Bardzo proszę, tutaj Pan Radny ma problem z oddaniem głosu. Czy wszyscy Państwo oddaliście głos? Jeszcze nie. Głos za i przeciw. Nie widzę. Uprzejmie proszę przygotować się. Głosujemy. Zdjęcie z porządku uchwał, z porządku obrad druku nr 1152. Uprzejmie proszę. Głosujemy. Tak. Czy wszyscy Państwo oddaliście już głos? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 41, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0. Szanowni Państwo, wniosek został przyjęty. Wniosek o zdjęcie 1152. I teraz wreszcie przechodzimy, szkoła została zamknięta. Zgodnie z paragrafem 44 Statutu Miasta Krakowa składamy interpelację. Uprzejmie proszę zgłaszać się elektronicznie. Zaczynam Pan Bolesław Czosio. Przypominam o obowiązku ściągnięcia spraw. Pan Bolesław Czosio do protokołu. Pani Barbara Lachal, uprzejmie proszę.
przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Szanowni państwo, proszę o ciszę. Jeżeli ktoś jest niezainteresowany, proszę wyjść. Stoimy przed zapowiadaną przez pana prezydenta drugą turą likwidacji, masowej likwidacji stołówek szkolnych. Ja uprzejmie proszę o informację, zanim w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, o informację od pana prezydenta, jak wygląda po 6 miesiącach funkcjonowania stołówek prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, miasta Kraków w 41 szkołach, w którym doszło właśnie do likwidacji stołówek prowadzonych przez gminę miasto Kraków w biegłym roku szkolnym. Wiele spraw, między innymi. Proszę o podanie informacji na temat liczby dzieci stołujących się na przykład w lutym 2012 roku i w lutym 2013 roku. Jaki jest dokładny koszt obiadu w tym okresie? Czy kwota kwota ustalona za obiad we wrześniu 2012 roku pozostaje taka sama w styczniu i w lutym 2013 roku? Jaki jest okres umów dzierżaw zawieranych przez ajentów z dyrektorami szkół? Czy ajenci płacą podatki od nieruchomości? Do takich informacji podanych umowach wynajmu, że muszą płacić podatki od nieruchomości, nie było. Jaki jest procentowy udział dzieci, które mają objawy refundowane przez MOPS wraz z informacją co do okresu sprzed zmiany, czyli w roku 2011-2012? Proszę państwa, dzisiaj podana została do publicznej informacji wiadomość o badaniach, jakie przeprowadziła fundacja pod nazwą Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuś, która mówi, że prawie milion polskich dzieci głoduje. Czy miasto Kraków chce przyłączyć się do niechlubnej listy miast i miejsc w Polsce, gdzie procent dzieci, które chodzą głodne do szkoły, wynosi nawet 11%? Bardzo proszę, zastanówmy się nad tym i nie róbmy krzywdy naszym dzieciom. Bardzo dziękuję. Teraz proszę pan Krzysztof Durek. Dziękuję bardzo. Pani Prezesie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Jak będzie do tego zbierzeć? Poprosić o informację, czy kontrolowane są temperatury w pomieszczeniach przedszkolnych, które odbywają się zajęcia dzieci w poniedziałki rano. Prawdopodobnie w wyniku wyłączeń ogrzewania na soboty i niedzielę w poniedziałki rano w pomieszczeniach panuje bardzo niska temperatura. Rodzice dzieci uczęszczających na przykład do przedszkola, czy szkoły podstawowej nr 51, przewodnicy stawowy zgłaszają, iż w pomieszczeniach jest tak zimno, że dzieci wracające po poniedziałkowych zajęciach najczęściej są przeziębione. To prawdopodobnie wynika z systemu oszczędności, na razie będzie jakieś granice i być kontrolowane. I druga interpelacja, czy międzyszkolny basen pływacki na Kolorowie, przejęty przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, będzie prowadził zajęcia w dotychczasowej formie. Rodzicom dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, proponuje się w ramach dotychczasowych dwa razy w tygodniu zajęcia na basenie po 40 minut, jeden raz w tygodniu zajęcia na basenie, jedna lekcja gimnazjalna. Szanowni państwo, proszę o ciszę, pan Filip przewodniczący teraz nie dołączy. Aby zajęcia odbywały się na basenie, a to jest istotne, bo właśnie te baseny, że w nich zajmowały. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Pilch. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, ja mam trzy interpelacje, przeczytam tylko jedną. Dwa lata temu składałem interpelację dotyczącą ogródków działkowych Placy Zabaw dla Dzieci, gdzie firma deweloperska ma zamiast wybudować, zlikwidować Plac Zabaw dla Dzieci, wybudować mieszkania. Niniejsza interpelacja dotyczy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, działając na podstawie artykułu 44 Statutu Miasta Krakowa, zwracam się z prośbą o udzielenie rzetelnych i szczegółowych informacji dotyczących wydania warunków zabudowy dla inwestycji. W pierwszej kolejności proszę o udzielenie informacji, czy działki tutaj podane na ulicy Kurzeli
na którą inwestor otrzymał decyzję o warunkach zabudowy, spełniają warunki określone w artykule 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyższe uwzględnieniem artykułu 61 ust. 1 punkt 3. W przypadku niespełnienia niektórych z warunków określonych w artykule 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proszę o informację, na jakiej podstawie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Proszę o informację, jakie było przeznaczenie wyżej wymienionych działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. I czy na realizację wyżej wymienionej inwestycji zostały wydane ostateczna decyzja o pozwoleniu za zabudowy. Proszę do protokołu. Bardzo dziękuję. Przyjmie proszę pan radny Bilarski. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, mam kilka spraw, ale to sygnalizuje niektóre z nich. Pierwsza rzecz, moja interpretacja dotyczy stacji pomnika dla nutrzenia się dziecinnej funkcji. Sprawa była dosyć szeroko opisywana w prasie, natomiast moja pierwsza prośba do prezydenta o to, aby wskazy miasta jednej szybciej po prostu naprawy tego zagospodarowanego pomnika. Natomiast druga, myślę, bardziej istotna, proszę o przygotowanie i wypełnienie takiego programu lekcyjny do dorosłych i dla dorosłych dotyczących informacji. Panie radny, proszę sobie ustawić mikrofon. Ja nawet pana nie słyszę. Tutaj proszę. Bardzo proszę o wypełnienie programu edukacyjnego przez pana prezydenta dotyczącego skierowanego nie tylko do uczniów, ale też dorosłych, dotyczącego informacji na temat naszych krakowskich pomników, naszych bohaterów. Mam wrażenie, że w związku z latami komunizmu wielu dorosłych nie ma wiedzy, nie jest gminy oczywiście, o naszych bohaterach, choćby o Mistrzu Pileckim czy Danusie Siedlikunnej Klinice. I myślę, że taki program, gdyby był opracowany przez miasto we współpracy z IPN-em, byłby na pewno bardzo cenną inicjatywą i myślę, że wiele osób na tym by skorzystało, nie tylko uczniów. To jest sprawa pierwsza. Szczególnie, że jesteśmy teraz w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, więc myślę, że informacja jest w czasie bardzo bardzo ważna, aby taki program Kraków mógł przygotować. Był to pewnie program, nie jestem o tym przekonany, program, który pewnie inne miasta też chciałyby później go powiedzieć. Czyli taki pilotażowy. Druga sprawa dotyczy niepokoju mieszkańców osiedla Siedziny, którzy się działają w Społecznym Komitecie Kanalizacji. Oni otrzymali od miejskiego przewodniczącego Komitetu Kanalizacji oświadczenie, w którym muszą zobowiązać się do zapłaty wynagrodzenia za zakres roku, na podstawie faktury wykonanej przez wykonawcę, a ten wykonawca ma być wykonany przez PWiK. Ci mieszkańcy, chociaż przygotowali inwestycje do realizacji, mają odpowiednie wkłady, nie są w stanie oświadczyć i zaakceptować przyjęcia faktu w ciemno, bo de facto takie oświadczenie zmusza ich do tego, aby zapłacili wynagrodzenie za pracę dotyczące przyłączy wodociągowych. Natomiast oni nie znają, bo nie mogą znać tej kwoty od wykonawcy, którą bierze MPWiK. W mojej ocenie takie oświadczenie nie jest zgodne z przepisami prawa. Tutaj podaję cały opis sytuacji, natomiast tylko sygnalizuję tego, że rzeczy problem. Kolejna sprawa dotyczy wycinki drzew. W okolicach Podgórek Tynieckich, na obszarze planowanej inwestycji dotyczącej dróg dojazdowych, cmentarza i skopielarni, odbywa się w tej chwili wycinka drzew. Dlatego chciałbym zapytać, czy Urząd Miasta wydał stosowne zezwolenie. Również jadąc ulicą Tyniecką, wzdłuż Zakrzówka widać, że odbywa się wycinka drzew wzdłuż ulicy Tynieckiej na terenie Zakrzówka. To samo pytanie, czy są to zgodne z prawem i z pozwoleniami wykonywane wycinki drzew w tych dwóch rejonach. Proszę kończyć. Tak, jeszcze mam trwałe 30 sekund, więc sygnalizuję tylko dwie sprawy. Mianowicie pierwsza sprawa, ja ostatnio pytałem, jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi na informacje dotyczące sytuacji Szpitala Żeromskiego, natomiast dotarła do mnie kolejna niepokojąca informacja, że Szpital Żeromskiego
zamierza ubiegać się, czy już się ubiegał o pożyczkę z parabanku Magellan za zgodę pana prezydenta. W związku z tym proszę o weryfikację informacji w tej sprawie, czy faktycznie tak się dzieje. I ostatnia sprawa, proszę o informację na temat przebudowy ulicy Królowej Jadwigi. Ta inwestycja była w budżecie miasta w latach ubiegłych, w tym roku nie znalazła się w budżecie. Chciałbym zapytać, na jakim etapie i jest ta inwestycja. Bardzo dziękuję. Na jakim etapie jest ta inwestycja, którą pan prezydent zamierza zrealizować? Dziękuję panu radnemu, proszę o deklarację. Proszę panie, jaka ta sprawa? Szanowna pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Ja mam 5 interpelacji. Pierwsza dotycząca CIKIT-u. Z zaciekawieniem przeczytałam artykuł, w którym CIKIT wyremontował chodnik na prywatnej posesji. I na pytanie dziennikarza, jak to się stało, że ta prywatna osoba ogrodziła ten chodnik. I na pytanie dziennikarza, jak to się stało, że CIKIT wyremontował prywatną posesję, dowiedzieliśmy się, że CIKIT nie ma zwyczaju sprawdzać, gdzie remontuje chodnik. W związku z tym chciałam zapytać, jakie panują zwyczaje w CIKIT-cie przed podjęciem remontu. To jest jedna sprawa. 4 interpelacje dotyczą edukacji. Pierwsza w sprawie koncepcji funkcjonowania doradztwa metodycznego w Krakowie. Bardzo proszę pana prezydenta o przedstawienie koncepcji szczegółowej zakresu działalności doradztwa metodycznego. Szczególnie, że dziwi mnie fakt powołania doradcy metodycznego od zarządzania przedszkolami. Następna interpelacja w sprawie Centrum Rozwoju Edukacji. Chciałam zapytać, jak to się stało, że gmina Kraków nie otrzymała zgody na utworzenie Centrum Rozwoju Edukacji w Krakowie. Dostało ją Brzesko. W każdym powiecie powinno funkcjonować takie centrum. Z szacunkowych danych mamy, że województwo małopolskie otrzymało kwotę około 62 milionów 466 tysięcy. Więc chciałam zapytać, jak to się dzieje w Krakowie, że tak podstawowych nie mamy jednostek utworzonych. I tutaj jeszcze mam pytanie dotyczące strony internetowej Magiczny Kraków, portal edukacyjny. W dniu 25 lutego na stronie Magiczny Kraków, portal edukacyjny, ukazał się komunikat do dyrektorów szkół o umieszczeniu informacji dla 6-latków z ofertą programową. Biorąc pod uwagę, że edukacja zaczyna się za tydzień, można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Myślimy do powiedzenia, że ryba psuje się od głowy, zwracam się z zapytaniem do pana prezydenta. Dlaczego strona Magicznego Krakowa, portal edukacyjny, nie wyeksponował informacji dla dzieci 6-letnich? Umieszczenie plakatu 6-latku nie traci roku bez konkretnej oferty i programie akcji nie daje żadnego efektu. Dlaczego brak jest podstawowych informacji? Dlaczego Wydział Edukacji nie korzysta choćby ze wzoru promocji 6-latków opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji? Co jest powodem, że większości szkół na swoich portalach umieszczają głównie historię szkoły i kolejne galerie dyrektorów, a brak jest promocji zajęć dla dzieci dodatkowej oferty? Czy w ramach prowadzonych szkoleń dla dyrektorów były poruszane opisywane przeze mnie kwestie? I ostatnia interpelacja dotyczy kryteriów przyjęć do przedszkoli. Została ogłoszona na stronie internetowej właśnie Wydziału Edukacji. Moje pytanie jest takie, że proszę pana prezydenta o udzielenie informacji, jaką liczbę punktów otrzyma dziecko z rodziny pełnej. Nie liczą, czy jest to dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Wojtowicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado. Mam gorącą prośbę do pana prezydenta, naprawdę bardzo gorąco, o to, aby rozważył możliwość zmiany zarządzenia, które wydał w zeszłym roku. Dokładnie zarządzenia numer 610 z roku 2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej miasta Krakowa przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne. Proszę Państwa, czego to dotyczy? Dotyczy to logotypu, logoznaku, jak to tam będziemy nazywać. Państwa, dotyczy to tej informacji KRK. Nie wiem, czy większość z Państwa w ogóle wie, co ma znaczyć ten logoznak. Logotyp jest stosowany w tej chwili na wszystkich ulotkach wydawanych przez miasto, przez jednostki. Większość mieszkańców Krakowa otrzymała dzisiaj w związku ze zmianą opłaty za odpady komunalne taką ulotkę reklamową, na której jest na samym jeszcze właśnie KRK.
i proszę zobaczyć znak, który naprawdę był bardzo rozpowszechniony, tak powiem, znakiem, który kojarzył się z miastem Krakowem. Pokażę Państwu Krakowę, ten drugi Kraków, który jest w języku polskim całkiem. W tej chwili znajduje się na tych ulotkach, proszę zobaczyć, gdzieś z tyłu. Całkowicie. Tak jakby był sponsorem, jakby miasto było sponsorem, a nie głównym nadawcą tej ulotki, a przecież to jest pieniędzy publiczny. Chciałem się zapytać w ogóle Państwa, czy wszyscy wiedzą, co ma znaczyć ten znak, poza tym, że jest ten logotyp umieszczony na lotnisku krakowskim, tam jest KRK. Ale jeżeli już koniecznie mamy stosować jakieś nowe znaki, nową promocję, która jest kompletnie niezrozumiała dla osób, które przyjeżdżają do Krakowa, dla mieszkańców tej większości również, to przynajmniej zachowajmy te stare znaki, a dzisiaj w tym zarządzeniu jest tak, że musi być stosowany na pierwszym miejscu znak KRK. Zwracam się do Pana Prezydenta, aby rozważył jednak możliwość stosowania zamiennie tego lub tego znaku, który się bardziej będzie przyjmował przez jednostki miejskie. Myślę, że to jest bardzo istotne także dla samych mieszkańców. Chcę Państwu także powiedzieć, że w uzasadnieniu tego znaku powstały takie słowa: Kraków, ruch, kierunek, Kraków, rozwój, konserwacja, Kraków, rozkwit, kreatywność, Kraków, rozrywka, kultura. No nie wiem, czy to akurat jest najistotniejsze, ale takie uzasadnienia są tego logotypu. Jeszcze raz bardzo zwracam się uprzejmie do Pana Prezydenta, żeby rozważył możliwość zmiany tego logotypu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pani Marta Patena. Przygotuje się Pan Karol Wyściński. Jedna interpelacja jest po ogłoszeniu wczoraj pierwszego posiedzenia Komisji Edukacji, bardzo poruszającego i ubogacającego wszystkich radnych, nie tylko radnych pierwszej kadencji, doświadczenia. Panie Prezydencie, wczoraj we wtorek 26 lutego odbyło się wieczorowe posiedzenie Komisji Edukacji w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ulicy Urzędniczej 65. W trakcie spotkania przedstawiciele rodziców radnych dzielnicy 5 oraz harcerzy zgłosili szereg zastrzeżeń wobec postępowania dyrekcji placówki, m.in. w zakresie budowy harcówce, oddzielnego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum dokumentów szkoły, co zablokowało harcerzom możliwość korzystania z harcówki, sposobu wykorzystania dotacji Urzędu Miasta Krakowa przeznaczonej na remont harcówki w kwocie 18 tysięcy, niezrealizowania zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z 2007 roku w sprawie malowania korytarzy budynku szkoły przy równoczesnym posiadaniu na ten cel środków finansowych. Dalszy brak realizacji tych zaleceń może grozić wystawieniem natychmiastowego zakazu wyłączenia budynku z użytkowania i braku właściwego przygotowania i wyposażenia pomieszczeń placówki, pomimo przeznaczenia w ostatnich latach przez władze dzielnicy 5 kwoty ponad 400 tysięcy złotych na prace remontowe w szkole oraz dodatkowo kwoty 200 tysięcy przekazanej przez gminę Kraków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i przystosowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej 34 na oddziały przedszkolne w 2011 roku podczas tworzenia zespołu. W świetle powyższego proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób sprawowany jest przez Pana nadzór nad działaniami tej placówki w zakresie kontroli wydatkowania otrzymywanych przez szkołę środków finansowych zgodnie z zasadami dobrego gospodarowania powierzonym mieniem miasta, realizacji zaleceń sanepid, BHP i przeciwpożarowych, stosowania przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji oraz zasad współpracy z organizacjami harcerskimi. Proszę także o przedstawienie działań, których podjęcie zagwarantuje szybkie dostosowanie budynku szkolnego do standardów i wymagań określonych dla placówki oświatowej, a harcerzom ze szczepu Żurawie pozwoli prowadzić zbiórki w harcówce, którą od ponad 50 lat użytkowali. I następna interpelacja dotyczy następującej kwestii. W ostatnim czasie został udostępniony na stronach BIP dokument Wydziału Edukacji pod tytułem Oświata Krakowska w roku szkolnym 2012-2013. W wielu miejscach tego dokumentu podane są sprzeczne lub niekompletne informacje. Tu wymieniam przykłady i pytanie do Pana Prezydenta. Czy Pańskim zdaniem podawanie do publicznej wiadomości informacji niekompletnych, a nawet sprzecznych z rzeczywistością spełnia warunki ustawy o dostępie do informacji publicznych? Jak czytelnik dokumentu ma rozróżnić informacje prawdziwe od fałszywych i jakie wnioski z nich wyciągać? Proszę o zajęcie stanowiska w opisywanej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan radny Marcin. Pani radna, proszę dać złożyć interpelację. Dziękuję. Pani Prezydent. Moja interpelacja dotyczy ustawienia bariery wynikającej prowadzących wyjazd do parku Jordana od strony Alei Trzeciego Maja. Szanowny Panie Prezydencie,
Parę tygodni temu przed głównym wejściem do Parku Jagiellonia od strony Alei 3 Maja zostały ustawione barierki uniemożliwiające wjazd do parku jakichkolwiek pojazdem, czy to służb ratowniczych, czy firm utrzymujących porządek na terenie parku i pielęgnujących ziemi, czy służb technicznych. Dr. Henryk Jordan, zakładając w 1889 roku park, nazwany z wdzięczności dla profesora Henryka Jordana przez Radę Miasta Krakowa jego imieniem, zakładał, że park oprócz funkcji rekreacyjnych będzie również pełnią funkcję edukacyjną. Przypomnę, że pogadankami na temat polskiej historii zajmował się w ówczesnych czasach sam dr Henryk Jordan. Współcześnie w Parku Jordana odbyła się dużo uroczystości patriotycznych, w których uczestniczą różne formacje wojskowe, na przykład formacje kawalerijskie. Zablokowanie możliwości swobodnego przejścia na uroczystości od Alei 3 Maja, formacji kawalerijskich, orkiestr i podsztandarowych, na uroczystości, w których uczestniczą również władze miasta Krakowa i setki Krakowian, uważam za działanie szkodliwe dla wizerunku Krakowa. Osobę odpowiedzialną za wydanie decyzji o postawienie barierek należy jak najszybciej uwolnić od podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu władz Krakowa. Proszę pana prezydenta o przeanalizowanie istniejącej, konfrontującej władze Krakowa sytuacji i wydanie decyzji dla odpowiednich służb nakazujących zlikwidowanie barierek od Alei 3 Maja. Bardzo dziękuję. Proszę o protokół. Szanowni Państwo, ja jestem zapisana następna. Chciałabym bardzo szybko zasygnalizować swoją interpelację. Szanowni Państwo, w Gdańsku wystartowała już w tej chwili strona, która informuje mieszkańców Gdańska o tym, w jaki sposób będzie miasto gospodarowało odpadami komunalnymi, sprawa dotycząca gospodarowania śmieci i jak będzie wyglądała sprawa rozliczenia. Szanowni Państwo, znów bojąc się o ten przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami a miastem, nawołuję pana prezydenta, żeby jak najszybciej uruchomić taką stronę w Krakowie. Dzisiaj i wczoraj usiłowałam obliczyć i zorientować się, w jakim układzie, gdzie ja powinnam przynależeć z opłatami za śmieci. Nie jest to wcale takie proste. W związku z tym proszę uprzejmie o to, żeby jak najszybciej taka strona informująca i budująca schematy, które można zrozumieć, była umieszczona także w Krakowie. Następna interpelacja. Szanowni Państwo, uruchomiony jest w tej chwili program i konkurs związany z firmą Maluch, która będzie opierała się na możliwości dostania finansów na utrzymanie i rozwój żłobków, a wiemy, że ten problem w Krakowie występuje. Na kwotę przeznaczone jest w bieżącym roku 19 milionów. Upływa termin 18 marca i chciałabym się zapytać, czy aplikuje Kraków o tego typu wsparcie finansowe. Następna interpelacja dotyczy mojego ulubionego tematu poruszonego od wielu lat. Mianowicie po raz kolejny pytam, w jaki sposób Kraków wykorzystuje zatrudnienie więźniów. Możliwość zatrudnienia skazanych reguluje artykuł 121 Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 lutego 2004 roku. I inne miasta dają informację, jaka jest korzyść z pracy więźniów. W Gdańsku roku zeszłym w ten sposób pracowało ponad 500 skazanych. Można przeliczyć to na ilość godzin i dowiedzieć się, w jaki sposób praca więźniów może oddawać to, co społeczeństwo wkłada w sprawą związaną z funkcjonowaniem więzień. Następna moja sprawa. Szanowny Panie Prezydencie, Poznań odliczył, że bardziej opłaca mu się zwiększyć prowizję praktyczną, że jest sklepikarzy ze sprzedaży biletów z możliwością zapłaty faktur w późniejszym terminie, ponieważ biletomaty są za drogie w utrzymaniu. Czytałam głos Wielkopolski i tam jest napisane wyraźnie, że kupienie biletu na przejazd z komunikacją publiczną w Poznaniu nie jest sprawą łatwą. Kiosk, czy sklepikarze rzadko takie systemy prowadzą. My mamy w Krakowie dokładnie to samo. W związku z tym pytam się, biletomat musi sprzedawać miesięcznie bilety za około 100 tysięcy złotych. Tyle opłaca się utrzymywać. W związku z tym magistrat w Poznaniu wyprzedził sprawę, ułatwiając życie mieszkańców miasta. W związku z tym może warto się tym zainteresować. I moje miejsce zamieszkania, Szanowni Państwo, to już jest paradoks zupełny. Rondo Nowickie ma zaprojektowane ruchome schody, które miały działać. Niestety jest to raczej rzadko. I uprzejmie proszę po raz kolejny o informację, kto odpowiada za funkcjonowanie schodów, ile kosztują naprawy i czy nie można ich albo zlikwidować, albo naprawić tak, żeby działały dłużej niż parę dni. Bardzo dziękuję. Pan Janusz Chwajo bardzo prosi. Pan Janusz Chwajo, radny Janusz Chwajo, złożył do protokołu. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę złożyć interpelację? Bardzo proszę. Aha, pan Tomasz Górynowicz, proszę. Pan
Pani Prezydent, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, dla mnie tych pytań, ale Państwo mam nadzieję to wybaczą, że domawialiśmy już z Panami Przewodniczącymi, więc nie jest to żadna dla Rady niespodzianka, taką mam nadzieję, ponieważ dzisiaj przypada ostatni dzień, właściwie jutro, formalnie w tym dzień zwróciła się na rzecz inicjatywa skierowania listu formalnego takiego z podziękowaniami w gminie miasta Krakowa. Spóźniliśmy się z tym pomysłem troszeczkę, bo nie możemy tego zrobić jako interpelacja. I będzie redagowany list i będziemy prosić Państwa radnych o składanie autografów. Panu Przewodniczącemu proszę ewentualnie o delegowanie jakichś radnych do pracy nad tym listem. Żadną mam, jeżeli nie jest taka wola, jak odczytam, jeśli nie, to tylko po skończeniu prezentacji. Dziękuję bardzo.